Betty, katastrofa! Clay ze mną zerwał. Nienawidzę go. Niedobrze. Jak on mógł? Co za zdrajca. Ale Betty ma plan zemsty. Co powiesz na rzutki, kochana? A Lej będzie celem. Zemści się na nim Ala. Dalej! Hej, to nie jest zły pomysł. Lej będzie miał kłopoty. To nauczy go nie rzucać dobrych dziewczyn. Strzał w dziesiątkę! Ups, ściana nie mogła zemścić się za miłość. Ala, tu jest chyba jakiś inny pokój. Wow! Zobaczmy, co tam jest. Wow, ale duży! I wszędzie jest tektura. Mam pomysł, Ala. To będzie nasz sekretny pokój. A wszystko, czego potrzebujemy, zbudujemy z tektury. Niezły plan. Zróbmy to, kochana. Zaczniemy od krzeseł. Betty już ma gotową jedną nogę z kartonu. Nie rozpraszaj się, Ala. Do roboty. Jak chcesz, Betty. Zabezpiecz nogi taśmą. I czas na pierwsze przymiarki. Ostrożnie wytnij kawałek z boku, a potem przyklejamy go do nóg. Potrzebujemy dwóch takich części. A Betty już pracuje nad oparciem krzesła. Zróbmy kształt. A teraz wycinamy kawałek wzdłuż konturu. Pomóż mi, Alicja. Prawie skończyłyśmy. Pozostało już tylko połączyć elementy z tekturowymi narożnikami. To bardzo proste. Ale nie zapominajmy o dekoracjach. Nawet krzesło z tektury powinno mieć podłokietniki. Betty i Ala świetnie sobie radzą. Ale jedno krzesło nie wystarczy. Nie ma problemu. Zróbmy drugie. I od razu bierzemy markery. To najlepsza farba na tekturze. Udało się, Ala! Brawo, Betty! Te krzesła będą klejnotem w koronie tekturowego pokoju. O to chodziło! Rzeczy osobiste można przechowywać w kartonowej szafce. Postawmy to pod ścianą, Ala. Podnieśmy to i przenieśmy to. A teraz montujemy naszą szafkę. Będziemy potrzebować półek. Przyklejamy je do ścian bocznych. A teraz drzwi. Nie mamy gwoździ. Po prostu to przyklejmy. I niech nasza tekturowa szafka będzie w stylu średniowiecznym. Ala już pomyślała o wszystkim. Moja szafa to moja forteca. A Betty już śpieszy z pomocą. Szafka narożnikowa jest gotowa. To jest jej miejsce. Jesteś niesamowita, Betty. Wow! A teraz połączmy wieżę zamku tekturową ścianą. Zabezpieczcie zamek spinaczami do papieru. Jest miło i bezpiecznie. Ala, spójrz, co tu jest. Będziemy tu przechowywać dodatki i buty. Udało nam się, Betty. Szafka wygląda niesamowicie. Tak jak lubią prawdziwe faszynistki. Bądź ostrożna, Betty. Nie upuść tego. Nawet tekturowy pokój powinien mieć telewizor. Fajnie. Teraz jest jeszcze przytulniej. A może zagramy, kochana? Spójrz, co ma. Do gamepada własnej roboty potrzebujemy arkusza tektury. Zaznacz kontur kontrolerów ołówkiem. I wytnij kształt wzdłuż linii. Kontrolery będą w 3D. Boki zrobimy z falistej tektury. Przyklejmy je wokół krawędzi. I połóżmy drugą połowę na wierzchu. Ale zapomniałyśmy o guzikach. Je też zrobimy z tektury. Narysuj je i wytnij. Przymocuj przyciski do kontrolera. I obrysujmy je markerem. Nie zapomnij pomalować guzików. Kontrolery wyglądają jak prawdziwe. Nie zrozum tego źle. Tak naprawdę są z tektury. Gra już trwa. Dalej, Betty! Nie wchodź, Ala! Co za napięta tekturowa walka. Tylko nie przegrajcie. Ale praca zespołowa zawsze wygrywa. I dziś nikt nie zostanie bez nagrody. Te korony są dziełem sztuki. Są takie błyszczące. Ale te zabawy sprawiły, że dziewczyny zgłodniały. Ala, bądź cicho. To tajna misja. Lepiej załóż okulary szpiegowskie. Jak sobie życzysz, Betty. O tak, teraz jesteśmy super szpiegami. Tekturowa szafa nie będzie dzisiaj potrzebna. Trzymaj to, Ala. Wow, spójrz. O, pasuje do ciebie. Ale czy Betty naprawdę zje tekturową szafę na obiad? Nie,
Za fałszywą sukienką kryje się tajny sejf. Wow, smakołyki dla każdego! Lubisz chipsy, prawda? Co powiesz na czekoladę? Częstuj się! Weźmy jej dużo. Więcej! Smakołyków nigdy za wiele! Teraz możemy zjeść obiad! Oczywiście przed telewizorem. Smakuje o wiele lepiej, prawda? Noc filmowa trwa w najlepsze. Ale zabawa! Od kogo to? Nie ma mowy! To Lej! Betty, spójrz na to! I przeprasza! Wow! To świetnie, Ala! Widać, że mu przykro. Nie, to Palant. Ale bardzo przystojny. I tak fajnie było spędzać z nim czas. Dobrze. Zrobimy sekretną randkę w naszym tajemnym pokoju. Jest dużo pracy do wykonania. Potrzebujemy krzeseł i stół. A teraz nakryjmy do stołu. Szczęśliwa para zasługuje na najlepszy tekturowy zestaw. A oto główna dekoracja. Szklanki DIY. Będziemy potrzebować falistej tektury. Wycinamy pasek tektury wzdłuż krawędzi. Teraz zwijamy arkusz, składając karton wzdłuż nacięć. Przyklej spód i nóżkę do szklanki. Następnie mocujemy skręcone faliste płatki. I znów bierzemy marker. Pokolorujmy to! Potrzebują dwóch tekturowych kubków. Teraz Betty zajmie się romantycznym oświetleniem. Zróbmy łańcuch świateł. To będzie trochę pracy. Im więcej żarówek, tym lepiej. Czego się nie robi dla swoich przyjaciół. Wow. A teraz najlepsza część. Składanie tekturowych żarówek w łańcuch. Wygląda stylowo. Łańcuch idealnie wpasowuje się w tekturowe wnętrze. Jedyne, co nam zostało do zrobienia, to okno. Przykryj je tekturowymi okiennicami. Myślę, że wszystko gotowe. A Lej jest już w drodze do Ali. Gdzie jesteś, moja księżniczko? Twój książę już tu jest. Musi na niego czekać. Pospiesz się. Cześć, Betty. Współcześni książęta nie rozumieją romansu. Nie dziękuj mi, Lej. I nie zapomnij o kwiatach i prezentach. Tego trzeba by uwieść księżniczkę. Tekturowy bukiet kwiatów? Łatwizna. Zacznijmy od narysowania kwiatów. Mogą mieć dowolny rozmiar. A teraz je wycinamy. Nie zapomnij ich pokolorować. Niech będą jasne. Przymocuj tekturową łodygę do każdego pąka. Czas złożyć kwiaty w piękny bukiet. Wstążka i kokardka ozdobią każdą niespodziankę. Nadchodzi nasza księżniczka. Wygląda dziś bardzo tekturowo. Jesteś piękna, Ala. To dla ciebie. Dziękuję, Lej. Masz świetny gust. Pachnie czystą tekturą. Zapowiada się bardzo romantyczny wieczór. Ale czas na obiad. Przejdźmy od razu do słodkich rzeczy. Każde życzenie spełni się w tekturowym pokoju. A ciasto papierowe jest bardzo proste. Będziemy potrzebować dwóch kartonowych kółek. Użyj markera, aby zaznaczyć sekcję. Wytnij je. Zrób boki z falistej tektury. Idealnie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Przyklej drugie koło na górze. Przykryj szczeliny tekturą. Z tych części zrobimy kawałki ciasta. Wytnij je i złóż w jeden kawałek. Umieść kawałki na miejscu i kontynuuj. Zróbmy drugi poziom według tego samego schematu. Teraz zrobimy dekoracje cukiernicze. Wygląda całkiem jadalnie. Pyszne! Smacznego, Lej! Dzięki, Ala! Wow, ale pycha! Lej, słyszysz? Myślę, że to samolot. To prawda! Jest też konfetti! To magiczny pomysł. Wow! Betty to wszystko zrobiła. Jest taka kreatywna. Pokażemy ci, jak zrobić taki samolot. Przymocuj boczne części do tekturowego dna samolotu. Teraz zrobimy przednią część. Odetnij nadmiar. Zamontuj przednią szybę. I oczywiście dodaj skrzydła. Przyklejmy ogon. Chcemy, aby samolot wyglądał jak prawdziwy. I przymocuj śmigło do tekturowego cylindra. Następnym krokiem jest wykonanie podwozia. Okej, wszystko jest chyba gotowe. Teraz go ozdabiamy. Zaznacz kontur za pomocą markera. Jest piękny. Samolot jest gotowy do pierwszego lotu. Ala, dam ci cały świat. Mam ci to udowodnić?
spójrz! Wow. Kochanie, jedziemy do Paryża! Lej, jesteś taki romantyczny! Niewiarygodne! Wow. To najlepsza tekstura baranka w historii!